dobrze się jechało. Mieliśmy trochę pecha na piątek, zawiódł nas komputer. Udało się to jakoś naprawić. Wczoraj jakoś poszło nie najgorzej, dzisiaj też. Jazda była cały czas, no dzisiaj to było ściganie, no było trochę tłoku, było ten. Trochę byliśmy, no nie dało się jechać tak, żeby cały czas non stop szybko. Trzeba było czasem, że tak powiem, wstać nawet w korkach, ale były odcinki, gdzie mogliśmy pokazać, Marek mógł pokazać swoje umiejętności. Wczoraj była jazda na Intener. Trochę pojeździliśmy, też było ciekawie. No w sumie no, ciekawy rajd taki, no można było sobie trochę potrenować po takiej przerwie. Pierwszy mój wyjazd z Mirkiem, znamy się prywatnie już od pewnego czasu. Co do dotarcia i dopasowania się, jest to czas nieokreślony. Tak naprawdę to wszystko zależy od danej sytuacji. W tej chwili jest moim zdaniem bardzo dobra współpraca. Mamy różne zdania na dany temat, na dany styl jazdy. Dochodzimy do pewnego kompromisu. To on jest kierowcą. Ja nawiguję, staram się to robić jak najlepiej. Zobaczymy. Każdy rajd prawdopodobnie pokaże i nauczy nas nowych doświadczeń. Bo wszystko się psuje, metrometry. Wczorajszy dzień należał do bardzo ciekawych. Był przekrojowy, w zasadzie zaczynał się rano, kończyliśmy go późnym wieczorem, w zasadzie nocą. Trasa również biegła po wszelakiego rodzaju utrudnieniach. Nie było łatwo, odcinki były bardzo długie, forsowne, masę wody, łącznie z używaniem liny, wyciągarki. Mieliśmy problemy dwa miejsca przebrnąć, także praktycznie czuliśmy się jak w trudnej przeprawie. Było też masę odcinków szybkościowych, bardzo szybkich, gdzie można było naprawdę dobrze pojechać i nadrobić trochę czasu w stosunku do tych, którzy już nas gdzieś tam odstawili. Of midday.
hiding from self, so lonely and blind. Dzisiaj był memoriał Karoliny, to dla nas taki bardzo ważny, wyjątkowy dzień, bo Karolina, wiadomo, jest patronem naszym, jak wiadomo. Jestem wam wdzięczny, że mogę z wami rywalizować, mogę się z wami bawić, mogę kontynuować pasję córki i jestem wam wdzięczny za to, że chcecie katować uczelnię i dzisiaj chcieliście, żeby puścić Karolinę.